Radek Babica ostatnio w znakomitej formie zajął drugie miejsce w sienie obsadzonym turnieju Eurotour, który odbył się w Treviso, w finale przegrywając ze znakomitym Niemcem Joshuą Fillerem. Radku, pewnie żałuje, że ten sezon powoli zbliża się do końca. No, ciężko powiedzieć ogólnie. Faktycznie forma jest i chciałbym jechać teraz pewnie na kolejne turnieje, ale też musi być jakiś czas na odpoczynek, bo to jednak się trochę zawodnik wypala. Tutaj cieszę się, że jest chwila przerwy przed Mistrzostwami Polski, bo tak naprawdę Mistrzostwa Polski kończą jakby sezon tutaj w Polsce i w sumie można powiedzieć na świecie, bo to zawsze na koniec jest ten turniej. No i jest ta chwila przerwy, która jest potrzebna, bo ostatnio jak był Puchar Europy, gdzie w zeszłym miesiącu byłem w Słowenii też na podium, się udało wskoczyć, to od razu jechałem na Mistrzostwa Świata w ósemkę i tak szczerze to nawet nie mogłem się nacieszyć tym podium w Słowenii. No i od razu na Mistrzostwa Świata no, nie do końca się dobrze pokazałem. A tutaj jest ta chwila przerwy po podium we Włoszech, jest chwila przerwy na oponięcie. No i mam nadzieję, że przygotuję się jak najlepiej potrafię do Mistrzostw Polski, które one tak naprawdę skończą sezon. To taki przedsmak Mistrzostw Polski. Miałeś się w półfinale pokonując Daniela Macioła 9-8. Nieprawdopodobnie zacięty bój. Będzie rewanż teraz na Mistrzostwach Polskich w Kielcach? No kto wie, pewnie będzie. To tak naprawdę taki przedsmak, to miałem nie tylko w półfinale z Danielem Maciołem, bo tak naprawdę w ćwierćfinale grałem z Mateuszem Śniegowskim, w 16 grałem z Mieszkiem Fortuńskim, znowuż Mieszko wcześniej grał z Wojtkiem Szewczykiem, także tam Polacy ogólnie odgrywają ogromną rolę na arenie tu europejskiej, szczególnie na światowej już też coraz częściej. No i ten przedsmak, no to faktycznie był już na tym Pucharze Europy, no i pewnie będę się spotykał z tymi zawodnikami też na Mistrzostwach Polski, bo oni też są w super formie. Radek Babica, przypomnę, drugie miejsce podczas Eurotouru w Treviso, a już niedługo Mistrzostwa Polski w Kielcach.